zwycięzca walki wieczoru, Giżycki, Nocy Gladiatorów 3, Olek Kalicki. Olek, walka, no to nie będziesz, chyba z tych trudnych. Dobry wieczór wszystkim. Tak, stanowczo trudna walka. Przeciwnik bardzo ciężki. Też dał się we znaki, po prostu rozmiar klatki. Miał gdzie uciekać, naprawdę. A powiedz, w końcu w tym WCA potrenowałeś w tej klatce te sparingi, czy nie? Bo miałeś trenować, jak rozmawialiśmy w środę, to nie trenowałeś, miałeś przyjść w piątek i zobaczyć, jak to w tej klatce wygląda. Byliśmy, nie były to sparingi, była to tarcza z trenerem, ale on to potraktował trochę jak sparing, tam mnie sprał, rzucał na tą siatkę. Zapoznałem się stanowczo, tak, z klatką zapoznałem się. Powiedz, no twój przeciwnik tutaj postawił gdzieś na cwaniactwo, na kontrowanie. Powiedz, w którym elemencie było trudniej go sięgnąć, kopnąć? Czy w tym klinczu się poprzepychać, czy jednak w tym boksie? Stanowczo ciężko było go złapać. Nie dawał się ani boksersko, ani kopnięciami. Okej, później łapał właśnie w ten klincz i mocno trzymał, tak. Musiałem cały czas rwać z tego klinczu, co mnie, szczerze przyznam, że chyba trochę kosztowało też sił. Pierwszy raz chyba walka wieczoru w twoim wykonaniu. No tak czekać do samego końca, powiedz, opłaciło się? Jasne, że się opłaciło. Świetna gala, świetne widowisko. Mam nadzieję, że wszystkim się podobała moja walka. No mi się podobała, muszę przyznać ci szczerze, taka bardzo techniczna, ciekawa. Olek, no to w takim razie pytanie. Wakacje w maju, to już mówiłeś. Teraz Mistrzostwa Polski K1, rozumiem. Warszawa 16-18. Zgadza się, a później już jest potwierdzone. Walczę na Torwarze, na DSF-ie. Także wakacje poczekają, będą trochę później. No to zrać jeszcze z kim w takim razie? Czy jest już rywal? Na walkę czy wakacje? Bo wakacje oczywiste z kim? A walka będzie... Mecz? Bodajże z jakimś Francuzem, ale dowiedziałem się dosłownie o tej walce dzisiaj, także... Fabio Pinka? Jeszcze raz co? Fabio Pinka? Nie mam pojęcia, wiem, że Francuz i chyba Francuz i tyle, z tego co wiemy. Ale czarny czy biały? Chyba czarny. No to nie Fabio Pinka na pewno. Olek, gratuluję w takim razie zwycięstwa wywalczonego naprawdę bardzo, bardzo ciężko. I taki korespondencyjny pojedynek z Eliaszem Jankowskim tutaj był, no bo Eliasz też walczył z tym rywalem. No rozumiem, że też z Eliaszem będziesz chciał się zmierzyć w niedalekiej przyszłości, gdzieś tam ustalić swoje miejsce w polskich rankingach 65 kg. No jasne, oczywiście, że na pewno będziemy się chcieli sprawdzić. Liczę na to, a tak to, tak czy inaczej, pewnie jeszcze się spotkamy nie raz dzisiaj albo na jakichś sparingach z Eliaszem i też zobaczymy co i jak. Olek Kalicki, zwycięzca walki wieczoru, jeszcze raz gratulujemy, a za chwilę Tomasz Dębiński z podsumowaniem całej gali. Gratulacje, Olek. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich fanów sportu walk.